Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj przedpremierowo chciałbym wam pokazać fragment gry Detroit Become Human od studia Quantic Dream. Jest to studio, które na pewno kojarzycie z takimi grami jak Fahrenheit, Heavy Rain czy Beyond: Dwie Dusze. Miałem okazję nawet jedną z tych gier, jaką jest Heavy Rain, na swoim kanale wam pokazywać, więc myślę, że jakaś tam część z was wie, na co można liczyć, jeśli chodzi o to studio. A tym razem Detroit Become Human jest to gra, która troszeczkę odbiega, jeśli chodzi o realia czasowe. Będziemy mieli okazję pograć 3 androidami, które wyglądają jak ludzie. Dwóch z nich, Markus i Kara, to androidy, które pomagają w pracach domowych. Natomiast trzeci z nich to Connor i on pomaga policjantom. Z tego co wiem, to właśnie w wersji demonstracyjnej nim będziemy mogli sobie zagrać. Androidy, które przypominają ludzi, to oczywiście bardzo olbrzymi postęp technologiczny, ale wszystko ma swoje wady i zalety i właśnie w tejże gierce za pomocą tych 3 postaci, o których wam wspominałem, będziemy musieli poznać i dowiedzieć się, co sprawia, że niektóre z tych maszyn po prostu się buntują, uciekają od swoich właścicieli i zaczynają być coraz bardziej podobni do ludzi. Jako że na rynku PlayStation Network pojawiło się demko tej gry, z przyjemnością nagram dla was całą jego zawartość i przy okazji pokażę wam, jak ta gra wygląda, czego od niej można oczekiwać, czego się można po niej spodziewać, ale też przede wszystkim chciałbym zapytać was tym materiałem, czy chcielibyście zobaczyć na moim kanale serię pełną z tej gry. Jeśli tak, to proszę was koniecznie zostawcie łapkę w górę po tym filmem. Jeśli będę widział dosyć duże zainteresowanie z tej strony, to oczywiście z przyjemnością wam taką serię let's playową na moim kanale pokażę. Ale dosyć tego gadania, myślę, że możemy sobie przejść do odpalenia w wersji demonstracyjnej. No i mamy prawdopodobnie naszego Connora. Tutaj widać, że jest niesamowicie zwinny. No i co najciekawsze, te androidy są naprawdę tak podobne do ludzi, że ciężko ich odróżnić, oprócz tego jednego małego szczegółu. Negocjator na miejscu. Negocjator jest na miejscu. W grze, jak widzicie i słyszycie, mamy polski dubbing oraz napisy, tak więc na pewno to wielu z was ucieszy. Mnie osobiście bardzo to ucieszyło. Weź. Caroline, John i Emma. Wyglądają na szczęśliwą rodzinkę. Prętnik karłowaty. Ocalmy go, co nam szkodzi, a znając Quantic Dream, czasami takie małe szczególiki mają większy lub mniejszy wpływ na dalszy rozwój fabuły w grze. Możemy też poobserwować sobie to akwarium. Powiem wam, że ta gra naprawdę niezwykle wygląda, jest bardzo ładna. Tu mamy chyba neonki, tak mi się wydaje. Błagam, uratuj moją córeczkę. Nie. Wysyłacie androida? Proszę pani. Nie możecie mi tego zrobić! Czemu nie wyślecie człowieka? Nie dopuszczaj się do mojej córki! Ale ta sytuacja, która miała przed chwilą miejsce, jest tylko dowodem na to, co mówiłem. Naprawdę jest bardzo ciężko tego androida odróżnić od człowieka. W pierwszej chwili ta kobieta w szoku nie rozróżniła po prostu naszego Connora od zwykłego człowieka. Chuj mnie to obchodzi! Moi ludzie ogarną to w sekundę, dajcie rozkaz! Kurwa! Kapitan Ale. Jestem Connor, android przysłany przez Cyberlife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Wstrząs emocjonalny. Dopytajmy o niego. Przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Nie mam pojęcia. Albo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Może dezaktywujmy go. Próbowaliście kodu dezaktywującego? To pierwsze, co zrobiliśmy. Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Uff, robi się gorąco. Spróbuj sobie, co się wydarzyło. Ocal zakładnika za wszelką cenę. Takie są cele misji. Tutaj mamy jakąś walizę, jakiś futerał. Użyj prawego drążka, aby sunąć kursor. Okej. Przytrzymuj, aby dokonać analizy. Okej, mamy model broni. Przeszukajmy tą okolicę jeszcze. Co my tu mamy? Pewnie naboje. Amunicja 355. Czekajcie, sobie jeszcze raz sprawdzę. 355. Współczynnik mocy, szybkość, waga, energia. Możemy sobie teraz, zobaczcie, włączyć rekonstrukcję. Co my tu mamy? Użyj L2 lub R2, aby przesuwać rekonstrukcję. Okej. Używaj prawego drążka, aby puszczać kamerą. Wow, tutaj mamy, zobaczcie, możliwość zajrzenia się pod każdym możliwym kątem. Tu nam w ogóle brakuje czegoś, zwróćcie uwagę. Okej. Przytrzymaj znowu. Defekt zabrał broń ojca. Zabrał broń, wszystko porozrzucał. No i to doprowadziło do nieszczęścia, niestety. I od tego miejsca się zaczęło. O, szanse na powodzenie misji, jak widzicie, nam rosną. Zobaczmy, czy my coś jeszcze możemy sprawdzić. Rozejrzyjmy się po okolicy. Czyli tak będą wyglądały tablety za kilkanaście lat. Przy aktualnym postępie wydaje mi się, że nawet szybciej to może nastąpić. To jest Daniel, najfajniejszy android na świecie. Przywitaj się, Danielu. Cześć. Jesteś najlepszy, zawsze będziemy przyjaciółmi. Czyli jak widzicie, relacje między nimi były bardzo dobre. Co zatem sprawiło, że takie wydarzenia tutaj miały miejsce. Przesłuchajmy to. Dziecko nie słyszało strzałów. No to ja już mam najczarniejsze myśli. Już nic nie zrobimy. Dobra, to lecimy dalej. O fuck! Ja pierdzielę. Nie wierzę. Nie żyje. John, to był ojciec. O fuck. Rana postrzałowa z pocisku 355, czyli to jest ten pocisk z tej broni, którą widzieliśmy przed momentem. I to oberwał, jak widzicie, nie raz. Śmiertelny uraz brzucha. 3 razy oberwał. Masakra. Co musiało doprowadzić do takiego okropnego zachowania ze strony androida? Ojciec coś trzymał. No to jest tablet, nie? I teraz tak, zobaczcie, on był za jego plecami. Wyciągnął pewnie tą broń z futerału. Był za jego plecami. Coś mu musiał powiedzieć, że się odwrócił. Albo go po prostu usłyszał. Była jakaś rozmowa między nimi? Czekajcie, zobaczmy, czy jakiś tutaj widać ruch ust. Raczej nie. A! Chciał go zatrzymać, zobaczcie, ale nie udało się. Raz, dwa, trzy. Trzy rany postrzałowe. To go wykończyło. Tutaj mamy, zobaczcie, kolejny tutaj niezbadany jeszcze element otoczenia. Przez to ta cała rekonstrukcja właśnie nie była odblokowana. Teraz możemy wyjść i sobie prześledzić jeszcze jakieś dodatkowe informacje, które normalnie bez rekonstrukcji byśmy pewnie przegapili. Twoje zamówienie na Androida AP700 zostało zarejestrowane. Cyberlife, dziękuję za zakup. No to wszystko chyba jest jasne. Ojciec albo coś podejrzewał wcześniej. O fuck! Ojciec albo coś podejrzewał, albo z nieznanych nam przyczyn chciał zmienić go na lepszy model. No ale skoro to android, a nie człowiek, który kieruje się emocjami, no to... no powinien być tak zaprogramowany, aby takie sytuacje nie były w stanie go rozścieczyć. To jest jakieś zdecydowanie błąd oprogramowania. Ale z drugiej strony też wcześniej była informacja, że nie daje się go dezaktywować, więc być może, nie wiem, ktoś go zhakował i przez to jest problem w tym. Jakaś, nie wiem, firma. Ciężko mi powiedzieć, ale odpalmy sobie tą rekonstrukcję. Oczywiście przewiniemy sobie do samego początku i zobaczymy, jak tutaj wszystko się działo. Policjant zdecydowanie chciał go trafić. W ogóle jestem ciekaw, czy takiego androida łatwo jest w stanie taki policjant zdjąć. A, oberwał. Policjant postrzela defekta. A to chyba na niego nie zadziałało. Zobaczcie, jak szybko dostał nawet. Jeszcze coś mamy, czekajcie, coś tu jest. Coś tu przegapiłem. Zakładnik był świadkiem strzelaniny. Policjant oberwał i to konkretnie. Więc też jednak te zdolności w posługiwaniu się bronią były dosyć duże, że trafił celnie. Konkretnie. Dobra, wyjdźmy stąd i sprawdźmy tą broń. Androidy pod żadnym pozorem nie mogą mieć przy sobie jakiejkolwiek broni. Kurde, ale ta sytuacja jest niecodzienna. Mam nadzieję, że to się źle nie skończy. Tutaj widziałem też wcześniej, nie wiem gdzie to jest dokładnie, ale tutaj, no dokładnie. To był ten strzał w jego stronę. Powinniśmy go zdjąć i tyle. Dobra, mam go. I ta poszlaka, którą widzieliśmy wcześniej w rekonstrukcji. To był but dziecięcy. Zakładnik może być ranny. Świeża niebieska krew. O fuck! No to ładnie na start zarobiłem już od niego. Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Jazda, jazda! Ale jak widzicie te postrzały... Witaj, Danielu! Skąd? Nazywam się Connor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcę cię z tego wyplątać! Nie mają jakiegoś większego wpływu na androida. kurde. Uspokój Daniela. Nie zrobię ci krzywdy! Chcę porozmawiać i znaleźć jakieś wyjście! Co? Nie chcę rozmawiać! Na to już za późno, słyszysz? Za późno! Masz broń? Powiedzmy prawdę, bo nie wiem, czy on nas jest w stanie przeskanować jakoś? Tak? Mam pistolet! Rzuć go! Bez gwałtownych ruchów, bo strzelę! Nie wiem, czego się po takich androidach można spodziewać, szczerze powiedziawszy. Czy można je zabić? Czy mogą nas skanować? Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego. Okłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha. Ale się myliłem. Jest dokładnie taka sama jak inni ludzie. Danielu, nie! Skąd wiesz, że to ona jest? Mi się wydaje, że to ojciec miał na to szczególny wpływ. Wykrwawia się! Jeśli nie przewieziemy go do szpitala, umrze tutaj! Wszyscy ludzie kiedyś umrą. Jaka to różnica, czy pożyje dłużej? Założę mu opaskę uciskową! Ani się masz! Dotknij go, cię zabiję! Pytanie, czy androida da się zabić? Nie zabijesz mnie! Nie jestem żywy! Możliwa przyczyna. Mieli zamiar cię zastąpić i to cię zdenerwowało. Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi. Współczująco. Słuchaj. Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie, to nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem ich. Słyszysz? Ale byłem dla nich niczym. Niewolnikiem od spełniania poleceń. Nie mogę już znieść tego hałasu. Każ swoim odwołać helikopter! Bierzcie mi go stąd, cholera! No nie powiedziałbym, jestem tak zestresowany. Zrobiłem, jak chciałeś! Musisz mi zaufać, Danielu! Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze! Wszyscy mają stąd zniknąć! A ja chcę samochód! Odjadę i wypuszczę małą za miastem! Kurde, może pójdźmy na kompromis jakiś, co? To niemożliwe, Danielu! Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie! Nie chcę umierać. Puść ją! Nie umrzesz, Danielu, tylko porozmawiamy! Jest 100%. Okej. Wierzę ci. O fuck, zarobił 2 razy. Ale teraz pytanie, czy takiego androida da się zabić? Czy oni są w stanie go na przykład jeszcze powrócić do życia? Zmienić oprogramowanie. Okłamałeś mnie, Connor. Trzeba by było na początek wyczyścić mu pamięć, aby się nie mścił. Niestety, czegoś więcej o androidach dowiemy się prawdopodobnie w pełnej wersji gry. Udało nam się młodą uratować. Nie mam pojęcia, czy dało się jego też jakoś uratować. Oto schemat rozdziału. Możesz zobaczyć dokonane przez siebie wybory, jeszcze nieodkryte wersje wydarzeń oraz odblokowane możliwości. Okej. O proszę! Co my tu mamy? Zobaczcie to. możemy sobie przejrzeć całe drzewko decyzyjne. I teraz zwróćmy uwagę, od samego początku rozpoczęliśmy sobie misję, uratowaliśmy rybę. Tutaj na pewno druga opcja to była nieuratowanie ryby. Porozmawialiśmy z kapitanem, zbadaliśmy ojca, zbadaliśmy policjanta. A tutaj można było też nie wziąć broni, nie? Ale to też jakiegoś większego chyba wpływu nie miało na dalsze losy. No też mamy decyzje, jakie podjąłem i jakie wpływ, nie? No wiecie, drzewko decyzyjne normalne. Tutaj agent, idź na zewnątrz. Tutaj coś jeszcze mogłem zrobić. Ewentualnie jakąś inną decyzję podjąć. Porozmawialiśmy z defektem na zewnątrz. Teraz tak, mieliśmy przyjazne podejście, odesłaliśmy helikopter. Ocaliliśmy rannego policjanta, powiedzieliśmy prawdę o broni. Tutaj się bałem, że on będzie miał jakieś możliwości skanowania nas po prostu i się zorientuje tak czy siak, więc nie było sensu go kłamać. Podeszliśmy wystarczająco blisko i tutaj okłamaliśmy go. Ale zdobyliśmy dzięki temu zaufanie. I to sprawiło, że snajperzy postrzelili defekta. A można było tutaj, zobaczcie, rozegrać to na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych sposobów. To oferuje nam ta gra. To jest demko, a już w demku było 6 możliwości zakończenia. Tak więc słuchajcie, jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo przeżyłem tą końcówkę. Nie ma kamerki u mnie, więc nie widać tego po mnie, ale naprawdę uwierzcie mi na słowo, że denerwowałem się, bo bardzo mi zależało, żeby tą dziewczynkę uratować, a wiem po tych twórcach, że naprawdę tutaj można w bardzo łatwy sposób jedną decyzją zniszczyć wszystko. Jeden ułamek sekundy czasami decyduje o tym, jak się gra dalej potoczy. Tak więc jak na razie powiem wam, wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Po tym jak obejrzeliście na moim kanale Watch Dogs 2, wiecie doskonale, że interesuję się taką nową technologią, interesuję się bardzo przyszłością, więc myślę, że tak samo jak w Watch Dogs 2 mógłbym się w tą grę wkręcić niesamowicie. Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć pełną serię na moim kanale. Bardzo mnie osobiście ciekawi, jak tutaj twórcy stworzyli tych androidów. Jak wygląda ich, jak charakterystyka takiego androida wygląda, czy można go zabić, co się dzieje, dlaczego oni, bo tutaj było widać, że on jakieś takie emocje ludzkie po prostu przejął i przez to tutaj najnormalniej w świecie ogłupiał. Takie są moje wnioski, być może ktoś go zhakował, jakaś, nie wiem, firma konkurencyjna do tej, która tworzy androidy. Ciężko mi powiedzieć, tak więc tego możemy tylko dowiedzieć się grając pełną wersję gry. Tak więc dajcie znać, jak wam się podobało to demko, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć całą serię na moim kanale i ewentualnie, chociaż nie wiem, czy jest sens jakiś, mógłbym wam pokazać wszystkie zakończenia, jakie są tutaj w tym demku, żebyście zobaczyli, jak wygląda różnorodność tej finałowej misji. Tak więc jeśli byście chcieli, do premiery jeszcze sporo czasu jest, więc pewnie znalazłbym jakiś dzień, aby ograć sobie z różnymi wariantami tą grę i zobaczyć inne zakończenia. Tak jak mówiłem, wszystko zależy od was, zostawiam to w waszych rękach, piszcie komentarze, stawiajcie łapki w górę i czekajcie na kolejne materiały z innych gier. Tak więc to by było tyle, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć! I'm the android sent by Cyberlife. Look what you did! You have to accept the world as it is, or fight. My name is Kara. My name is Marcus. My name is Connor. This